Mają większe doświadczenie w akcjach typu active shooter. Active shooter, czyli aktywny strzelec. Amerykańscy instruktorzy szkolą naszych policjantów, jak zwalczać groźnych terrorystów. Active killer lub active shooter, czyli aktywny zabójca lub aktywny strzelec. To osoba, której celem jest zabicie jak największej liczby ludzi w jednym miejscu. U nas na szczęście do takich zamachów nie dochodzi, ale gotowym trzeba być zawsze. Dlatego w Szkole Policji w Słupsku amerykańscy instruktorzy szkolą policjantów i żołnierzy, jak reagować w podobnych sytuacjach. Ćwiczenia w słupskiej szkole to symulacja zatrzymania aktywnego strzelca ukrywającego się w piwnicy. Amerykanie uczyli naszych funkcjonariuszy, jak bezpiecznie wejść do pomieszczenia. On wchodzi do pomieszczenia, a wtem otwiera drzwi, to opuszczamy broń, żeby nie uderzyć drzwiami. And then we'll be like, go. And so you gotta come up. Takie ćwiczenia dają synchronizowanie razem siebie jako wspólne pododdziały, aczkolwiek dużo różnic występuje ze względu na to, że my jesteśmy operatorami broni krótkiej, a żołnierze amerykańscy operują na broni długiej. Gdy działa aktywny strzelec, najważniejsze jest jak najszybsze jego unieszkodliwienie. Ze względu na nieobliczalność aktywnych zabójców, ich poziom agresji i szybkość działania, służby muszą działać bezwzględnie i agresywnie. Mamy dostęp do bardzo specjalistycznej wiedzy, bo nie ukrywamy, że w pewnych sytuacjach także policjanci dysponują rozwiązaniami, które z wielką chęcią podpatrują marynarze US Navy. Co zrobić, gdy staniemy oko w oko z tak bezwzględnym zabójcą? Reakcja powinna być podporządkowana jednej zasadzie. Uciekaj, jeśli nie możesz, schowaj się, a jak nie masz już innego wyjścia, walcz.